Zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj przed budynkiem Urzędu Gminy, żeby uroczyście podnieść flagę państwową na marsz. Wprawdzie gminne obchody Święta Niepodległości są zaplanowane na jutro, 11 listopada na godzinę 13 i odbędą się one w Świdniku. Ale dzisiaj Wigilię Święta Niepodległości, ta właśnie uroczystość przed Urzędem Gminy, ciągnięcie flagi na marsz, żeby ta flaga państwowa was otulała, żebyście się mogli gromadzić przed biało-czerwoną i żeby dzisiaj oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległość. 104 lata temu walczyli o niepodległość. Wy walczyli. Po 123 latach nie wolno. I dzisiaj naszym obowiązkiem jest pielęgnować tą wolność, tą tradycję, pamięć o tych ludziach, którzy tą wolność nam wywalczyli. Czy było to łatwo pod zaborami, 123 lata niewoli? Były też podziały, mocne podziały, ale ci ówcześni przywódcy umieli się zmobilizować dla dobra niepodległej, dla dobra Polski. To oni wywalczyli nam niepodległość. I zadaję pytanie, czy ta niepodległość wywalczona jest raz na zawsze? Nie. Czy my ją umiemy pielęgnować, dochować wartości? Naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest pamięć o tych wydarzeniach 104 lata temu i pielęgnować i tradycję i pamięć o tych wszystkich bohaterach i o Polakach i o żołnierzach. Historia jest najlepszym nauczycielem życia, a my powinniśmy umieć sięgać to, co jest dobre, to, co jest najlepsze i żeby wybierać tak, żeby nie utracić tej wolności. Historia. Trzeba pamiętać o historii. W dniu dzisiejszym. Bo dzisiaj nikt nam nie każe sięgać po broń heroicznych walk. Naszym obowiązkiem jest jak najlepiej się uczyć, jak najlepiej pracować dla dobra tej ojczyzny. Żeby tą niepodległością mogliśmy się cieszyć dzisiaj w Wigilię Święta Niepodległości. Tak jak powiedziałem, gminne uroczystości jutro. Chcę wam życzyć, abyśmy wspólnie mogli cieszyć się tą wolnością i mam takie życzenie, wolno z jednej strony, a z drugiej strony, żebyśmy umieli wspólnie się jednoczyć i się ogromadzać przy biało-czerwonej. Takie mam życzenie, żebyśmy nie zatracili tej wolności. A te słowa moje mają taką wymowę wielką, gdyż tuż obok, za miedzą, niedaleko, lecą rakiety, lecą bomby. Pomyślmy, ja mówiłem zawsze, że jesteśmy, moje pokolenie jest mocno szczęśliwe, że nie doznało tej wojny, że nie było, że cały ten okres był w miarę spokojny. Ale niepewności zostały zasiane. Niepewność jest. I tutaj właśnie jest nasze zadanie, żebyśmy nie zbłądzili. Kochani,
największe wystąpienie to jutro, a dzisiaj przed Wigilię tego święta niepodległości, to tak jak powiedziałem, życzenie, żebyśmy umieli to wytrzymać, żebyśmy byli jednością, żeby człowiek na człowieka nie patrzył wilkiem i żebyśmy mogli powiedzieć, oddajemy hołd wszystkim tym, którzy wywalczyli nam wolność. A pamiętać, to jest nasz obowiązek. I powinniśmy to zacząć od przedszkola. Szkoła, przedszkole i gmina. Tak, żebyśmy byli jednością i w gminie, i w województwie, i w całej Polsce.